Jest tutaj jeszcze rakija, która myślałem zawsze, że jest z Chorwacji, ale chyba też jest serbska. Patrol, benzin. Jest. No i co? No muszę powiedzieć, że się nawet wyspałem. Na tym polu. Jest 5:30. I będziemy się teraz ogarniać. I ruszać na lotnisko najpierw, a potem sobie się umyć i doładować wody. A następnie na autostradę na południe. Spoko. Na pewno lepiej się tu spało niż tam na Węgrzech niedaleko Szegedu. Samolotów jakoś nie było specjalnie dużo chyba. Helikopter też gdzieś poleciał. Dobrze było. W ogóle ten gość wczoraj, Igor, mówił mi, że walczył w wojnie w Bałkanach, w armii serbskiej przez rok bodajże, był chyba nawet na froncie. Jego brat w ogóle w tej wojnie zginął. Ciekawy człowiek generalnie, strasznie w ogóle inteligentny. I no, nie to, że obrażam taksówkarzy, no ale wydawało mi się, że miał umysłowe kwalifikacje, które go uprawniały do jakiejś takiej lepiej płatnej pracy. No, ale okazało się, wszystko wyszło na jaw pod koniec naszej rozmowy, gdy powiedział, mówił już ogólnie o takich swoich życiowych zasadach i powiedział, że nie zależy mu na pieniądzach. Więc to wiele wyjaśnia generalnie. No, ja już zbliżam się do lotniska. Może nawet uda mi się napić kawy, gdzieś znajdę kontakt. Zagrzeję wodę. Trzeba będzie śniadanko zjeść. Kurczę, fajnie by było, gdybym dzisiaj dojechał do Czarnogóry. A już w ogóle najlepiej bym dojechał nad morze. Myślę, że jest to możliwe. Jakby się trafił jeden czy dwa takie długie kursy. No ale zobaczymy. W sumie mam cały dzień. Serbowie chętnie biorą na stopa ludzi. Teraz też na tego Igora czekałem może z 15 minut max. No więc cóż, może już dzisiaj będę nad morzem, może nawet w budwie, którą sobie upatrzyłem na cel podróży. Tymczasem zbliżam się do lotniska. A ten niepozorny człowieczek tutaj na cokole to nie kto inny jak Nikola Tesla. Właśnie jego imieniem nazwano to lotnisko. O. Bo oczywiście, jak wiadomo, Tesla był Serbem. No więc w lotniskowej łazience się obmyłem, ogarnąłem i teraz i zrobiłem sobie śniadanko. Oczywiście był prąd, więc jest i kawka. Muszę ten chleb jeść, bo już powoli traci ważność. Jakąś kupiłem kawałek mięsa w Nowym Targu. Śniadanie i ruszamy na autostradę. W ogóle Serbowie są fenomenalnymi ludźmi. Przed chwilą myję sobie normalnie zęby w takiej łazience na lotnisku. I wchodzi taka pani z obsługi lotniska, no ewidentnie w takim stroju oficjalnym. Już tak patrzę, myślałem, że coś powie, żebym poszedł czy coś. Ale nie, mówię, chciała skorzystać tam z toalety i
czy ja korzystam i czy może wejść. Mówię, okej. Ja sobie myję zęby dalej. Ona wychodzi, uśmiechnięta, mówi, bye, good luck. Nie wiem, może mam szczęście, ale tak jak do tej pory to nie spotkałem chyba Serba, który byłby niemiły, czy cokolwiek. Naprawdę. Świetny naród, no, z tego co na razie widzę. Oczywiście może się to zmienić, no, ale nie sądzę. No i jesteśmy na rozdrożu. Tam jest Belgrad, a tam jakieś miejscowości, których nazw nie potrafię rozczytać. Ale ludzie też jadą. O, pan pojechał w białym, pani. Pojechał tam właśnie. A tu się reklamuje Serbia jako Land of Nikola Tesla. Też zakładam, że była walka o to, jakiej narodowości jest Nikola Tesla. No to jest naprawdę kąsek warty walki. No bo wiadomo, znany na całym świecie, wybitny geniusz właściwie, można powiedzieć. Na mnóstwo rzeczy, których nie potrafię w tej chwili wymienić, ale na pewno był geniuszem, to można stwierdzić z całą pewnością. No dobra, chyba całkiem niezłe miejsce do łapania stopa. O, tam jest nawet taka trochę taka zajezdnia, za kole. Choć nie powiem, żeby to było najbezpieczniejsze tutaj chodzenie generalnie po tej, no to jest w zasadzie taka trochę jak autostrada, no nie ma chodnika, nie ma takiego jakiegoś pobocza większego. No więc dobra. O, tutaj stanę sobie. I co? Będę łapał stopa, no bo co mam innego robić? Łapanie stopa nie idzie jakoś wybitnie. O. Więc... No ale cóż, jest niedziela rano, tak? Właśnie tego się obawiałem trochę. Co prawda jakieś tam samochody przyjeżdżają. Już nie ma ich jak strasznie dużo. Oczywiście więcej jedzie na Belgrad. No i postoję jeszcze chwilę tutaj, ale jak nie uda się tu znaleźć, to będę musiał się przebić na drugą stronę, bo cel mojej podróży to jest tam. Południe. Tylko muszę się przebić na drugą stronę autostrady. I muszę w tym celu iść tam na mostek, na wiadukt. No, nie wiem ile to jest kilometr, trzeba będzie przejść. No, druga problematyczna sprawa to łapanie w ogóle stopa na autostradzie. Nie to, żeby to nie było możliwe, ale nie lubię, no bo składa się jakieś wrażenie dla ruchu, po pierwsze. Po drugie, no samochody jadące z dużą prędkością mają ciężkość, żeby się zatrzymać, tak? I tak nawet głupio trochę stwarzać im taką sytuację, żeby musieli gdzieś na poboczu, trochę ryzykując też, zatrzymywać. Miły pan mnie zawiózł troszkę, no przynajmniej na autostradę. Wciąż nie jestem na 100% pewien, chociaż tacy dwaj goście, którzy wcześniej zatrzymali sprawdę na faja, nie żeby mnie zabrać, mówili, że tak, to jest droga na południe, że ta jest na południe, tam jest do Belgradu, ale de facto tutaj można wszędzie zjechać do Belgradu. No ale skoro Belgrad jest tam, a tam jest też wschód gdzieś, w tamtą stronę, tam jest zachód, to znaczy, że tam jest południe, no czyli tam, gdzie się chce dostać. Nie wiem, może jeszcze kogoś spytam. Ale tutaj jest taka fajna dojazdówka. Idealna po prostu. Gdzie można gdzieś stanąć. Naprawdę pomógł mi ten facet. Tam jeszcze w razie czego jest stacja benzynowa. Więc dobrze, powoli ruszamy. Do Czarnogóry wciąż daleko, no ale przynajmniej gdzieś wyszedłem na autostradę, żeby łapać. Okazało się, że w ogóle źle stałem. Pomyliłem te drogi, one tu się krzyżują. Naprawdę mogłem jechać z tym pierwszym gościem, który mnie wywiózł tam z okolic lotniska.
tutaj jest ta droga, która jakby to nie jest droga do Belgradu. Tam się zjeżdża na dół i tam jest, tamtą stronę jest Zagrzeb, tamtą Belgrad. Sprawda, przez Belgrad też przejeżdża, no, autostrada w zasadzie. Ale tu jest to taka obwodnica, którą można gdzieś tam dojechać na tą drogę E763, którą swoją drogą nie znał taki kolej z rodą, którzy mnie tutaj podwieźli ze stacji. Więc po prostu będę na kciuka łapał. Co jest tutaj dobre? Dobry jest fakt, że ci ludzie tutaj jadą prosto, w sensie tam, to oni na pewno nie jadą do Belgradu, bo oni wyjeżdżają z Belgradu. Tam wjeżdżają w zatoczkę, o jak ten biały transportowiec. Oni wyjeżdżają z Belgradu i właśnie chcą tutaj go ominąć. Albo po prostu jadą przez z tamtej strony, ze wschodu i chcą ominąć Belgrad zupełnie. Więc na pewno jadą albo na wschód, albo na południe. A przynajmniej może przejeżdżają przez skrzyżowanie z tą trasą, którą ja chcę jechać. No cóż, bywa, że się pomyli drogi w obcym kraju, w którym się nie było jeszcze. Ale myślę, że teraz już będzie prościej, przynajmniej wiem. Przynajmniej, no nie dziwię się, że słyszali ramionami niektórzy, jak tam łapałem na tą trasę E coś lub na tą Umkę. Bo to zupełnie nie w tą stronę. No ja łapałem stopa de facto do Zagrzebia. Bez kitu. W ogóle to jest niezła schiza. Ja sobie stoję na takim rozdrożu. Te samochody, które skręcają, wydaje się, jakby jechały prosto na ciebie, zwłaszcza jak jadą szybko. I późno skręcają. Olsztyn. Olsztyn? What he did? He is a cook. Ah, okay. Chef. Ah. To. Lunch leci do Nevery. Jedy Mossad. Znasz polski? Jakoś sobie mało na polski. Aha. Mało. Nie dużo, nego. Little. Jak się każe mało, little. Aha, okej. Okay. Jak się każe mało na polsku. How do you say little? Mało. Mało, jest? Mało. Mało. Znam, nie każe się pierdaluj. Znam, nie każe się chuj. Tak. I z kuchyni, czekadelka. Onda za chicken wings. Aha. Kurczak. Mazury. Mazury, tak. Więc to udało się złapać stopa. I'm talking to camera. Udało się złapać stopa do tej drogi do Czarnogóry. To panowie, tak pan pracował w Polsce na Mazurach i był kucharzem. I zna kilka słów, głównie cenzuralnych, jak było słychać. I co? No i udało się wydostać, chyba się uda wydostać z tej autostrady i już być na takiej prostej drodze do Czarnogóry. Powoli traciłem nadzieję, że szybko to się da złapać, no ale Serbia nie zawiodła, jak zawsze trzyma poziom. No i jedziemy. To jest falik. Sine, kad ti jednom budem za to, kako možeš taman zaboravim, brate? Užas, brate, boli me to. Daće Bog tebi da ga prodam, daće Bog te budiš ti sljedeći rad. Daće Bog se. Daće Bog da razvijem te na motama, kažeš da ovo nja je ovo prodaš ovo. Sklatiš mi 3 godine. Jaki, ćemo tog azvrta da motamo. Ogólnie nie jest to jakieś przełomowe spostrzeżenie, ale ludzie, którzy biorą na stopa czy wożą stopowiczów, to są zawsze, aczkolwiek, może nie zawsze,
ale przeważnie bardzo pozytywni, uśmiechnięci, fajni ludzie, tak? I tym razem nie było inaczej. Dwóch gości, jeden młodszy, drugi starszy, robiący niewątpliwie w gastronomii. Dużo zabawy, dużo śmiechu. No, ten starszy, ten co pracował na Mazurach, ma być w Warszawie jakoś w drugiej połowie maja do tego swojego kolegi, co ma restaurację Lokal, nazywa się Lokal w Łomiankach, podobnież. Rozmawiałem przez telefon nawet z tym Serbem mieszkającym właśnie w Polsce i może zdąży nawet tegoż pana zobaczyć w Warszawie. Nie jest to wykluczone, no grunt z tej przejażdżki z niej jest taki, znaczy najważniejsza rzecz, że jestem już na tej drodze krajowej chyba do Czarnej Góry. To jest ta miejscowość na Życecek, jakoś tak. Niestety minus jest taki, że zaczęło być strasznie gorąco, jak to na Bałkanach. No ale co, przynajmniej już jestem na właściwej drodze. Zszedłem z tej autostrady. Wreszcie. Tam spędziłem, nie wiem ile tam spędziłem, 2 godziny błąkając się gdzieś po tych rozjazdach. No ale dobra. Powiedzieli mi w ogóle, że w tej części Serbii to na stopa to nie biorą, że nie lubią. Stopowiczów generalnie nie zabierają. Może i to racja, ja wiem. Bo ten gość jeden podobno 5 lat stopował sobie po Serbii. Czy nie wiem, przemieszczał się autostopem. No i powiedzieli mi, że może lepiej busa wziąć. No zobaczę, jeżeli będzie fatalnie tak jak mówią, to może i wezmę, no ale... Ale nie sądzę, no kurczę, ciężko mi uwierzyć, że w Serbii gdzieś byłoby słabo ze stopem. Bo no jak na razie, mimo nawet tych przygód na autostradzie, no też czekałem z 20 minut może na nich, tam na tym rozjeździe. Na razie jest dobrze. I no, mam cel bardzo, bardzo skonkretyzowany na dziś, czyli dostać się do Czarnogóry albo chociaż gdzieś blisko granicy serbsko-czarnogórskiej. Zobaczymy. Teraz będę łapał stopa. Idę tą drogą na Czarną Górę, a tymczasem takie widoki. Ładnie, ładnie tu. Na razie się nie zatrzymuję, aczkolwiek nie powiem, żebym stał długo, tylko tak po drodze machałem kciukiem. No, już wyszedłem z miasteczka pod Belgradem. Oho. Jak szaleni, jak szaleni. No i zaraz będę gdzieś stawał i łapał, no. Nie chce mi się iść tym plecakiem, tym bardziej, że pod górkę teraz jest w ogóle. Dziś w Czarnogórze, dziś w Czarnogórze muszę być. Okej, więc za panie stopa szło średnio. I jesteśmy tutaj z Markiem i Mirą. Hola! Buenos dias! Jest... Ty jest Brytyjczykiem, Mira jest z Chorwacji i Serbii. Tak myślę. Jest tutaj jeszcze Akija, która myślałem zawsze, że jest z Chorwacji, ale chyba też jest serbska. Patrzu, benzin! Jest! Mark mówi, że to jest jak benzyna. No i co, jesteśmy 26 km od Belgradu. No, miałem dzisiaj jechać do Czarnogóry, ale możliwe, że tutaj zostanę, bo jest bardzo przyjemnie. Tutaj państwo kupili taki domek. Wcześniej pracowali jako policjanci w Nowej Zelandii. I cóż, to jest całe podwórko. O, tam pan sobie coś robi. Przyjemnie, bardzo przyjemnie. I tak miałem być 3 dni w Serbii. Więc jutro zabiorę się na drogę. Podobno 4 godziny drogi samochodem do Czarnogóry. Tam jest... O, od razu jest ta droga krajowa,
do Czarnogóry. No i co? Chyba tu zostawię, bo są bardzo, bardzo fajni ludzie. I no już trochę jestem zrobiony tą rakiją. I o, jest tu piesek, Alfi. Podobno zebrany w ogóle z ulicy w 15-stopniowym mrozie. Uratowany przez państwo. O. O, jak się łasi strasznie. Więc jest super generalnie. Co, mam ogródek. Tu są ziemniaki. Tam są pomidory. What's there? What have we got? We've got... I can't translate for you. Okay. We have lettuce. Potatoes. Sałata. Radishes. Okej, okay, pietruszka. Okay. Onions. Cebula tam garlic, jest. Garlic. O, czosnek nawet. Peas. Tomatoes at the back. O, pomidory. Lubenica. Melon. A, melony. Top, yep. Strawberries over there somewhere. O, truskawki nawet są. Cucumber. Ogórek. No idea. Nie wiadomo co. Haven't got a clue. Could be anything. Ale można wyżyć. You can live with that. You can live for that. More garlic and onion over there. A swimming pool with no water. Mamy też basen. Jest wszystko. A cactus plant. Cactus? Cactus. There's one over there, remember? That's okay. That's, I thought there was it. No. That's it. Just that one. Yeah. 20 euros. Not bad. Could not be worse. Bad. Yeah, could be worse. I love the movie. It was really shit, but it was a really good movie. Jesus Christ. Anyway, can you play this? No. Alright, okay. Glad we picked you up then. Poland and Ukraine has already... You press the button. ...really shared history. Yeah, that's real Da Vinci, isn't it? Yeah. Does any, yeah, has this man had to go through? No! That's perfect. Więc co się wydarzyło? Mark i Mira zaprosili mnie na piwko najpierw. Potem poszliśmy trochę w menaż. Przyszła córka koleżanki Miry, Maria. Też Serbka oczywiście. No i tam piliśmy sobie whisky. No ale tutaj mam moje dzisiejsze lokum. Tym razem nie namiot, ale no, całkiem nieźle wyposażona właściwie kawalerka. Jest kuchnia. Jest łazienka. Kurczę, elegancko to jest. Generalnie. Jest sypialnia. O. No więc jest dobrze. No. Rano ruszam chyba w drogę. Ale będę sobie spał w całkiem fajnym miejscu. Nie wiem, czy nie nadużyłem mi gościnności, bo Boże, no, napiłem się opór, szczerze mówiąc. No ale to, no, to zaprosili mnie. To są uroki podróżowania, no. Samemu autostopem. Zgadnęli mnie z drogi. Mark mówił, że po prostu tu nie ma z kim gadać za bardzo, poza swoją żoną Mirą i tam kilkoma osobami po angielsku, więc żeśmy pogadali na różne tematy.
No i co? No i będę szedł niedługo spać, generalnie. Ja doruszam w drogę, być może dojadę w końcu do Czarnej Góry. Jeżeli szczęście dopisze. No, więc tak to wygląda na autostopie. O, już tutaj taka fajna płaskorzeźba, powiedzmy.